Spotkanie z Markiem Krajewskim było ostatnim z cyklu spotkań z autorami kryminałów. Jak by pani podsumowała? Uważam, że rok w bibliotece, rok kryminału był bardzo bogaty. Jeżeli chodzi o spotkania autorskie, zaczęliśmy w lutym spotkanie z Katarzyną Gacek i Agnieszką Szczepańską. Następnym spotkaniem, autorskim spotkaniem było spotkanie z Zygmuntem Miłoszewskim, Piotrem Pochuro, Katarzyną Bondą i dzisiejsze spotkanie z Markiem Krajewskim. Oczywiście kryminał nie obędzie się bez ekspertów kryminalistyki, biegłych sądowych i takie spotkania również były u nas organizowane. Było spotkanie z Dariuszem Chęcielewskim, biegłym sądowym, specjalistą, ekspertem od badania pisma ręcznego, z Robertem Duchnowskim, ekspertem kryminalistyki, osobą, na której wiedzy, że tak powiem, wspierają się dziennikarze i filmowcy. No i niedawno gościliśmy dwóch przesympatycznych wykładowców w Szkole Policyjnej z Piły, Leszka Kuźmińskiego i Pawła Leśniewskiego, ekspertów kryminalistyki, gdzie no, było chyba to najdłuższe spotkanie w bibliotece w Skierniewicach, gdzie wręcz były zajęcia techniczne, badaliśmy ślady linii papilarnych. Tutaj no, wiele się działo. Myślę, że osoby, które tutaj były na spotkaniu, wiedzą, natomiast jeżeli nie, to zapraszam do waszej telewizji, można sobie zobaczyć relacje. Oczywiście kryminał to również warsztaty literackie, które prowadził Mariusz Czubaj. Były to dwa spotkania. Poza tym warsztaty fotograficzne Zgadnij na co patrzysz. Właśnie w tej chwili będziemy realizować wystawę powarsztatową, tajemniczą. Tu będzie się działo po prostu na naszych, tych tutaj, w naszych gablotach. Poza tym no, fantastyczna jednoaktówka Woody Allena, Gdy śmierć zastuka, w wykonaniu grupy Banana Perwers. No, tutaj owacji było mnóstwo i występ Dominiki Dawidowicz. Całemu projektowi towarzyszyły wystawy. No, należy się pochwalić wystawie grafiki, którą dzięki tutaj uprzejmości Galerii Dessin Modern z Warszawy, wystawa grafik gangsterzy Waldemara Świeżego, więc myślę, że tutaj wielka gratka dla znawców grafiki i sztuki. Poza tym wystawa Z drugiej strony zdjęcia, współpraca fotografów z litografami XIX wieku, też tropiąca, że tak powiem, ślady, ale ślady fotografii. Poza tym w ramach tego projektu realizowaliśmy Zbrodnie na ekranie, wyświetlaliśmy we współpracy z dyskusyjnym klubem filmowym, wyświetliliśmy trzy filmy, Hitchcock, Uwikłanie i Panaceum. Również była prelekcja szefa, przewodniczącego Polskiej Federacji DKF-u Grzegorza Pieńkowskiego, Historia filmu kryminalnego. No i co? No konkursy. Czyli konkurs comiesięczny na Biblioteka Kryminału na pytanie literackie, pytanie dotyczące powieści kryminalnej każdego dnia miesiąca i oczywiście co miesiąc kolejny finalista nagradzany nowością, powieścią kryminalną. W wielu przypadkach były to powieści wzbogacone autografem autora danej książki. Oczywiście instalacja Morderstwo w MBP-ie, również z tego powstał konkurs internetowy na opowiadanie, odpowiedź na pytanie, co zdarzyło się w bibliotece, budzące no, dużo sensacji i domysłów, co rzeczywiście się zdarzyło w tej bibliotece. Poza tym kolorowe łamigłówki, konkurs rysunkowy dla młodszych mieszkańców Skierniewic. No i oczywiście druga edycja papierówki konkursu na opowiadanie lub nowelę kryminalną. Konkursu, na którego finał zapraszam 23 w sobotę do biblioteki. Będzie finał, wręczenie nagród. Oczywiście 23 w sobotę, zaczynamy o 14, ale również będzie niespodzianka, będzie wykład Jak to się robi w Skandynawii, czyli kryminał skandynawski, wykład Marty Masztyszczak, dziennikarki, redaktorki portalu Kawiarenka Kryminalna.
Wykład będzie wzbogacony pokazem multimedialnym. Oj, będzie się działo, także serdecznie zapraszam. No i oczywiście dla dzieci jeszcze dwie noce w bibliotece, Straszna noc w bibliotece i noc z detektywem Kefirkiem. Myślę, że wszystkie wymieniłam. Oczywiście wszelkie formy inne, jakieś zajęcia plastyczne, ruchowe, zagadki, quizy, wszystko związane było z tematem kryminalnym. Czy Państwo już wiecie, jaki będzie kolejny projekt po Bibliotece Kryminału? Tak, oczywiście. Przymierzamy się do projektu jesiennego. Będzie to, na razie jest to tytuł roboczy, Biblioteka Fantastyki, Fantastyka w Bibliotece, Jesień z Fantastyką. Jak sama nazwa, projekt będzie rozgrywał się tutaj w bibliotece w okresie jesiennym. I oczywiście mamy marzenia, mamy plany, jesteśmy już z niektórymi osobami posłowie. Będzie spotkanie z Andrzejem Pilipiukiem, będą warsztaty literackie, będziemy pracować nad tekstem z mnóstwem błędów i myślę, że to będzie bardzo ciekawa forma. W planach mamy spotkanie z Sapkowskim, z wielu innych, nie będę tu wymieniała nazwisk, bo to na razie jest jakby w takim planach, natomiast na pewno będą wystawy, na pewno będzie komiks, fantastyka w komiksie, komiks w fantastyce, współpraca ze stowarzyszeniami specjalizującymi się w fantastyce. Będziemy współpracować ze Stowarzyszeniem Fanów Gwiezdnych Wojen. Będą dwie gry miejskie, gra miejska dla dzieci na osiedlu Widok w Górkach. Oczywiście scenografia sama, że tak powiem, jest, natura tak ukształtowała i tam będzie stowarzyszenie, przygotuje nam grę miejską tematycznie związaną z Gwiezdnymi Wojnami, ze strojami, ze światłem i w ogóle czary mary, a również będzie gra miejska dla dorosłych, będzie konkurs, trzecia edycja papierówka na opowiadanie fantastyczne, gdzie Andrzej Pilipiuk napisze cztery pierwsze jakby zdania zaczynające akcję, a zadaniem uczestników konkursu będzie dokończyć opowiadanie. No właściwie wiele takich form związanych z fantastyką. Myślę, że w przeciągu 2 tygodni jakby ten temat się skrystalizuje. No i oczywiście przymierzamy się do festiwalu reportażu. Będzie to wiosenna impreza na przełomie marca, kwietnia, gdzie mamy takie plany, żeby właśnie było spotkanie między innymi z Mariuszem Szczygłem, Hugo Baderem, no i też również wiele innych nazw, gdzie na pewno będzie film, no nie chcę zdradzać wszelkich tajemnic, gdzie na pewno będą jakby przedpołudniowe spotkania dla młodzieży, popołudniowe dla młodzieży i osób dorosłych, osób, które pracują, więc nie mogą z tych wcześniejszych skorzystać. Na razie, a zobaczymy, bo można jeszcze wiele rzeczy innych fajnych wymyśleć na przyszły rok. Zobaczymy. Czyli zapraszamy do biblioteki. Tak, zapraszamy. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.